Chyba mnie tu nie zostawisz, co? Zostań tu. Ślepa uliczka. Drabina. Może jej użyjemy. Skakuj. Poważnie? Eli. Okej. Ostrożnie. Spokojnie. Dobra, spadamy stąd. Posłuchaj, jeśli chodzi o Tess, sama nie powiem ci, co z tym zrobimy. Nie rozmawiamy o Tess. Nigdy. Lepiej zachować swoje historie dla siebie. A po drugie, nie opowiadaj nikomu o tej przypadłości. Pomyślą, że zwariowałaś albo cię zabiją. I rób dokładnie to, co każę. Bez pytania. Jasne? Nie. To powtórz. Robię to, co każesz. Dobrze. Kilka mil stąd jest małe miasteczko, a w nim gość, który wisi mi przysługę. Może znajdzie nam jakiś wóz. Okej. No to ruszajmy.
No dobra. Te, będzie szybciej, jak pójdziemy tędy. Rany. Co? Nic, po prostu pierwszy raz widzę coś takiego. Masz na myśli las? Tak. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Fajnie tu jest. Dlaczego nie zaprowadzisz mnie z powrotem do Maryny? Gdyby mogła załatwić to sama, to nie wciskałaby nam tej fuchy. Może już jest tym lepiej. Nie chcę cię martwić, ale szanse na to, że twoi znajomi żyją, są znikome. Jest twardsza niż ci się wydaje. To nie ma znaczenia. I tak by nam się nie udało dostać do miasta w jednym kawałku. Uwierz mi, nie ma innej opcji. Wdrapujemy się? Nie, na górze jest drut kolczasty. Musimy znaleźć inną drogę. Wow, zobacz. Świetliki. W sensie prawdziwe świetliki. Tak, widzę. Przepraszam, ja odleciałam na chwilę. Dobra. To ty, Bill? Gdzie się zazwyczaj spotykacie? Różnie. Jesteś tu pierwszy raz, prawda? Wiem, że tutaj mieszka, ale... Nie, nigdy tu nie byłem. Myślisz, że ten dym to jego sprawka? Oby, kurwa, oby. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, chodźmy. Nie dam rady jej otworzyć. Znajdziemy inną drogę. Tutaj.
Uwaga pod nogi. Jest wysoko. Tędy. Dobrze się czujesz? Próbuję nauczyć się gwizdać. Nie umiesz gwizdać. No przecież mówię, że próbuję nauczyć się gwizdać. Cholera, zamknięta od drugiej strony. Hej, podsadź mnie. Nie, to zły pomysł. No przecież ja cię nie podsadzę. A inaczej nie otworzymy tej bramy. Dobra. Stoj tu. Tylko otwórz bramę. Nic więcej. Jasne. Ostrożnie. Okej. Zobaczmy. Okej. Ta-dam! Dobra robota. Dzięki. Jak załatwimy ten samochód, to... co wtedy? Poszukamy Tomiego. Marlin powiedziała, że to twój brat? Przede wszystkim należał do świetlików. Wiedziałby, gdzie cię zabrać. O, rozumiem. Mieszka daleko stąd, dlatego potrzebujemy samochodu.
Ej, patrz! Krasnale. Tak, to są krasnale. Ej, miałam kiedyś kolorowankę ze skrzatami. Są słodkie. Za to nigdy nie przepadałam za wróżkami. Boję się jej. Okej. Grałaś kiedyś na czymś takim? Nie. Ale miałam koleżankę, która wiedziała wszystko o tej grze. Główna bohaterka ma na imię Anielska Żyleta. Wiesz, jakby ci to powiedzieć, bez problemu by ci zrobiła dziurę w brzuchu i roztrzaskała głowę kopniakiem. Nigdy nie byłem fanem tych zabawek. Szkoda, że nie działa. Przymusowa ewakuacja. Ewakuacja dokąd? A jak myślisz? Do strefy kwarantanny. Część ludzi ostrzeżono o zbliżającej się pandemii. Większości nie. Kurde, ciężka sprawa. Musieli zostawić cały swój dobytek. Nie to było najtrudniejsze. Ha. Tak, to na pewno dzieło Billa. Czy poza Billem ktoś tu jeszcze mieszka? O ile wiem, nie. Tylko.
Wow, trochę to przygnębiające. Co? Tyle tu płyt. I nikogo, kto mógłby ich posłuchać. Sama nie wiem. Nie powinno tak być. Jezu! O, w mordę! Co... co to do cholery było? To pewnie... jedna z pułapek Billa. Twój kolega ma lekką paranoję, może? Delikatnie mówiąc. Co to w ogóle jest za koleś? Pomagał nam w przemytach. Potrafi znaleźć to, co jest potrzebne. Obyśmy nie wylecieli w powietrze, próbując go znaleźć. Patrz pod nogi, a będzie dobrze. Rami, Billu mnie strzelać z łuku? Myślę, że tak. Daj mi go. Dobrze sobie radzę z takim sprzętem. Strzelanie lepiej zostaw mnie. Oboje moglibyśmy mieć broń. Może by się osłaniać. Nie sądzę. Użyjemy tej deski. Droga wolna, wchodź. Okej. Przetestujmy to cacką. Jezu, Joel! Posłuchaj, Bill jest lekko... szurnięty. Jak dotrzemy na miejsce, tylko ja będę z nim gadał. Rozumiesz? Rozumiem. Chcę, żeby była jasność. On nie przepada za obcymi. Okej. To równy gość, tylko... potrzebuje czasu, żeby przekonać się do nowych osób. Widzisz ten przewód? Nie dotykaj go. Trzymaj głowę nisko, a nic ci się nie stanie. Okej.
O rany, chcesz tam wejść? Może coś tu znajdziemy. Zaraz tu zjadę na zawał serca. Spoko. Zajmę się tym. Kurwa, rany! Ale mnie to coś wystraszyło. Dobra, przeszukajmy to miejsce. Myślisz, że się znaleźli? Skąd mam wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Wynośmy się stąd.